Jesteśmy nadal w okresie zbliżających się świąt. Chrześcijanie przeżywają Adwent, a więc czas, w którym oczekujemy na, na, na przyjście naszego Zbawiciela w postaci, w postaci człowieka, w postaci ludzkiego ciała. To jest czas, który myślę, że większość populacji ludzkiej w jakiś sposób lokuje, odkrywa, doświadcza. I gdy popatrzymy na różne reklamy, na, na różne teraz pewnie jakieś klipy, które obserwujemy, Oglądając na przykład jakieś filmy w internecie, wiemy o tym, że to jest taki czas niepojęty, czas różnego rodzaju cudów. I cuda to jest rzeczywistość, która jest rzeczywistością wprost odnoszącą się do czasu świąt Bożego Narodzenia. No bo jak można zadać naukowe pytanie, możliwe jest to, by Bóg, ten, który stworzył człowieka, nagle doszedł do wniosku, że staje się tym człowiekiem. Ja zostawię tutaj rzeczywistość teologiczną teologą. Ja teologiem nie jestem. Ten vlog ma na celu przede wszystkim dyskusję o różnych problemach, dywagacjach, i refleksjach bioetycznych. I dla mnie, jako dla bioetyka, cuda są niepojętym, nieodgadnionym do końca zjawiskiem obecnym w medycynie. Dokładnie 5 lat temu, na początku grudnia 2014 roku, miała miejsce niezwykła historia. Pod Krakowem pewien chłopiec o imieniu Adaś, mający 2 lata, lata nagle niespodziewanie, wyszedł z domu swoich dziadków. W samej piżamce. Prawdopodobnie chłopiec ten lunatykował, wszystko na to wskazuje i jak możemy się domyśleć bardzo szybko zemdlał i upadł na ziemię. Chłopiec ten został odnaleziony rano przez komendanta lokalnej policji, który zaczął go reanimować. Gdy ratownicy medyczni przyjechali do, do, do tych dwóch osób, czyli do komendanta i do małego Adasia, przypomnę miał dwa latka, zmierzyli mu temperaturę i wiecie okazało się, że miał zaledwie 13,7 stopni Celsjusza. Moje koleżanki i, i znajome opowiadają, że jak mężczyzna ma 36 stopni albo 36,5 to już umiera. I to jest taki oczywiście przytyk do nas, jako do mężczyzn, że, że, że my nigdy nie chorujemy, tylko walczymy o życie. Natomiast, już tak wracając poważnie do tego przykładu, opowiadam ten, ten, ten trochę nieśmieszny dowcip, tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać, jak niską jest temperatura 13,7. W historii medycyny, z tego co mi wiadomo, a badałem tą tematykę przy okazji tej, tej sprawy, nie odnaleziono. Tego typu rejestrów mówiących o tym, że zaczęto reanimację, więcej, od razu powiem skuteczną reanimację Adasia. E, który miał temperaturę wyjściową 13,7. Niesamowite jest to, że lekarz, który się nie opiekował, wybitny profesor, wybitny kardiochirurg, uczeń, profesora religii, także profesor Janusz Skalski, e, uratował razem ze swoim zespołem tego Adasia. Za pomocą genialnej aparatury, za pomocą ogromnej wiedzy, wiedzy o charakterze, o charakterze fizyko, chemicznym, biologicznym, stricte medycznym. Oni całym zespołem wyprowadzają Adasia z tej głębokiej hipotermii. Ale w pewnym momencie profesor Skalski podchodzi do, do, do kamery, przed którą ja teraz mówię takiej pewnie podobnej i mówi, drodzy państwo, to był niepojęty cud. Nam udało się Adasia wyrwać nogami z nieba. On tam już się powoli zadomawiał. To ciekawe, Adaś według profesora normalnie zaczął funkcjonować po czterech miesiącach. Wielu dziennikarzy zaczęło wtedy krytykować go, że on umniejsza rolę medycyny, że on umniejsza swoją rolę i umniejsza znaczenie działań podejmowanych przez zespół terapeutyczny, pielęgniarki i lekarzy. On mówi nic podobnego. On mówi wprost, bo też przyznał się w książce, do której każdego odsyłam, naprawdę Odsyłam każdego do książki pod tytułem Mam odwagę mówić o cudzie? Profesor Skalski pokazuje, jak rzetelna wiedza medyczna, jak rzetelne fakty naukowe, jak bardzo profesjonalna aparatura idzie w parze z czymś, co jest niewiadome, z pewnym pytaniem, pewną wątpliwością i pewnym pragnieniem, by zadział się cud, by doszło do cudu. Skalski mówi wprost, że on reanimował trupa. To była reanimacja kogoś, kto de facto nie żył. Dziennikarka, która rozmawiała z nim w ramach tej książki, mam odwagę mówić o cudzie, pyta się: to po co Państwo to robiliście? A on powiedział wprost: dlatego, że komendant zaczął reanimację. Ratownicy reanimowali, bardzo profesjonalnie podeszli do tego pacjenta, i my z racji szacunku dla tego dziecka i szacunku dla jego rodziców i dla tych profesjonalistów, reanimowaliśmy dalej. I okazuje się, że ta reanimacja przyniosła niepojęte efekty. Cuda w medycynie się zdarzają, cuda niesamowite. Gdy popatrzymy na procesy kanonizacyjne, na procesy beatyfikacyjne, które mają miejsce na terenie Watykanu, w konkretnych dykasteriach dotyczących świętych, to tam trzeba udowodnić cud, paradoks. Jak udowodnić coś nieudowodnialnego? Jak pokazać racjonalnie coś, co nie ma w sobie racjonalności? Jak udowodnić przy okazji kanonizacji świętego Jana Pawła II, z tego co pamiętam, że nagle u pacjentki de facto odrosły pewne połączenia nerwowe, które z perspektywy wiedzy medycznej, neuroscience, one nie miały możliwości odrosnąć? A okazuje się, że odrosły, że zaczęły na nowo funkcjonować. Komisja składająca się z teologów, ale przede wszystkim z lekarzy pracujących w Watykanie, musi udowodnić zaistnienie cudu, musi pokazać, że coś jest niewytłumaczalne. Mamy jednak takie dwie rzeczywistości. Pierwsza rzeczywistość jest taka, że niestety do cudu możemy się przyzwyczaić. To jest może wątpliwa teoria, którą teraz powiedziałem, ale byłem tego świadkiem kiedyś. Kiedy rodziła się, yy, rodziła się moja żona, urodziła. Naszą drugą córeczkę, basie dość dużo czasu spędziłem na oddziale e, poporodowym, a wcześniej na oddziale położniczym, bo była taka konieczność. I patrzyłem na pani położne, młode dziewczyny. Powiem wprost, piękne młode dziewczyny, naprawdę. Trzeba to powiedzieć wyraźnie, to były bardzo urodziwe, e, młode osoby. I podchodziły one do tych dzieci dla mnie do cudów, do rzeczywistości cudu, bez względu na to, jak podchodzę do relacji absolutu. I podchodziły z bardzo smutną, poważną miną. Traktowały te dzieci, niektóre z tych pań, pielęgniarek, położnych, w sposób totalnie mechaniczny. I miałem wtedy właśnie taką refleksję, że przyzwyczaiły się do cudu. Do tego walczmy, by się nie przyzwyczaić. I na koniec taka refleksja człowieka, którego uprzedzałem, że będę promował w tym vlogu, nieżyjącego księdza doktora Jana Kaczkowskiego, którego kiedyś zapytano tuż przed śmiercią, czy on e, po pierwsze wierzy w cud w jego wypadku, a po drugie, czy w rzeczywistości hospicyjnej on obserwował jakieś takie spektakularne, wiecie, cuda. E, takie sytuacje, kiedy ktoś miał, tak jak na przykład on glejaka mózgu i nagle ktoś podchodzi i okazuje się, że nie ma tego glejaka, zniknął, wchłonął się, nie wiadomo, co się stało. Kaczkowski powiedział wprost, że zawsze mówił o tym, że jest otwarty na działanie cudu, otwarty na działanie Bożego cudu, natomiast on jest też realistą, był bioetykiem, znał bardzo dobrze prawa rządzące biologią i powiedział wprost, że ma świadomość tego, że może wyglądać to inaczej, ale jest na to otwarty. Ale powiedział coś dużo bardziej ważnego, bo my, gdy myślimy o cudzie, myślimy tak jak powiedziałem, o tym, że nie wiem, komuś odrośnie noga, że nagle złamana ręka zacznie normalnie funkcjonować, że komórki nerwowe wrócą do takiego, a nie innego funkcjonowania. Zapominam o takiej rzeczywistości cudu, którą właśnie Jan opisał bardzo mocno. On powiedział wprost, że wielokrotnie jest świadkiem cudów w hospicjum, ale zupełnie innych cudów, takich, których byśmy sobie nie wyobrażali, jakie byśmy, jakie byśmy nie, nie brali w ogóle pod uwagę. To są cuda w relacji, bo wyobraźmy sobie sytuację przez 20 lat. Facet, który pił, który wcześniej bił swoją żonę, bił swoje dzieci, nagle umiera. I on wyje, on błaga, nawet nie tyle z bólu wyje, tylko błaga o kontakt, by mógł się pożegnać. Jak mówił Jan, to jest taka, taka osoba, która nie potrafi umrzeć, zanim się nie pojedna. I nagle dochodzi do pojednania nad łóżkiem tego człowieka, który być może był sadystą kiedyś. Popatrzcie, pięć minut relacji z tym człowiekiem doprowadza do uzdrowienia na przykład piętnastu lat, które były wcześniej. To nie jest tak, że one są nieważne, że ich nie było. Nie, dochodzi do pewnego połączenia, do pewnego pęknięcia. Jak mówił Kaczkowski, e, rany trzeba tamować, a łzy nich popłyną. I to jest ta rzeczywistość, tej cudu, też cudu. Też pewnego rodzaju rzeczywistość, na którą być może właśnie w tej rzeczywistości, w tym czasie Bożego Narodzenia, obserwujmy, patrzmy, bo naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy dotknie nas cud.